Ej, siemanko, z tej strony Lakemer, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w World of Tanks. Jak obiecywałem, jest kolejny dzień, ranek. Zostało nam pół godzinki niecałe. Konta premium, tak więc ciśniemy do przodu, próbujemy nabić podwójne doświadczenie jeszcze na koncie premium. Tym razem GW Panther. Nowa artyleria na składzie. No i zobaczymy, co się podzieje. Wiem, że już jakieś pociski lecą. Tu jedzie T-20, a tu siedzi... Tu siedzi K3. I wiecie, co będzie? Będzie Lammerfest zapewne. Dobra, jest. Pierwszy jest. Co tu jedzie? O nie, Batchat. Nie, nie lubię tego. Ciekawe, który jest mocniejszy. Batchat czy Lorraine? Batchat jest oczywiście czołgiem, a nie, też jest średniakiem. Ale jak w niego palnę, to mu się odechce. Tylko w tym problem, że trzeba jeszcze w niego uderzyć, tak? Ciekawe, czego trafiłem. Bo nawet nie słyszałem. O, ładnie. Ładnie. Ładnie sobie pogrywają te klocuszki. Z tego, co widzę, to Batchat, jak ja to mówię, ma bębenkowe ładowanie. No, nie wiem, gdzie strzelić. Fucking bitchin. Jack Panther. Stoi w miejscu, nie rusza się, fajnie. Stój tak dalej, kolego. Stój! Nie! God damn it. No... Oh. Fuck! Dojechał dziad. O, IS-4. Co widzę to? Nasze arty tam próbują na górce coś działać. Pięknie, Batchata już nie ma. E50. Miodzio! Nie! To musiało boleć! No. Dostał. Piknie. Aha, to nie nasz artę. Macie, to nie nasz E50 ściął. Tylko wróg. Jeszcze lepiej, no kurde. Mi to tam pasuje. Ojej, ale... Spam. Dzień dobry. Prawie. Wow. 88. Normalnie... Wow. Ale wiecie, co mnie zdziwiło? Na tym
na tej arcie mamy odłamkowo burzący i dwa pociski premium. To jest... wow, niespotykane jednak. Mało brakowało. Noż kurde, już jego mać. Gdzie są arty, bo ja zaraz nie wyrobię. Tylko jeden frag. Ale tak... o kurde, jeszcze trafiła arta. Ładnie, ładnie. Fuck! Normalnie ta arta jest mocna, ale ma takiego streeta, że to jest... tragedia. No i ładnie. I tamta arta ma trzy fragi. No ja jedę. Ale będzie wygrana od razu z brzegu. To ładnie. No i jakby nie dolecił. Ale było. Tak, dobra robota chłopaki, ale ja jestem nieusatysfakcjonowany w wyniku. Nie zdążę. No fuck! Ju! Dziadu! No fuck! Koleś strzelił, potem zaznaczył. Nie fajnie. 10 strzałów! O jest, dobra. Widzimy się w kolejnej bitwie! Dobra, kolejna bitwa. Znowu Is. To jest praktycznie jedyny czołg, na którym teraz zależy mi, żeby nabić podwójny z premium. Zostało 13 minut premium. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za oknem szczekające psy. Dobrze, że nie dupami. Aż na takim zadupie nie mieszkam. No co, jedziemy. Jedziemy z końcem. Mam nadzieję, że znowu mi klatki nie spadną do super zeru klatek na sekundę, bo w poprzedniej bitwie tak miałem. I to będzie chyba jeden z najbardziej pociętych filmów, jakie miałem. Złota. Bo jest jeden... był już. Nie wiem czy... jeszcze go nie było. W momencie nagrania jeszcze go nie wypuściłem. A jest dzisiaj 13 maja. No. Tam też miałem małe problemy z grą i troszkę się ciął. Koledzy? Chyba nie. Uwaga! Trzeci frag dzisiaj! I artyleria do nas strzela. GW Panther. Z grubej rury jadą. Dobra, znalazł GW Panther, czy zniszczy? Dasz radę! Brawo! Jo, nam też zniszczyli! No to... oko za oko. Uwaga, kampimy! Co prawda nie jest to kampinówka, tylko piaszczysta rzeka. Ale damy radę, mamy zupę u nas. Tak więc, będzie dobrze.
Koza pakistańska. Kurde. Nie ma co. Sama śmietanka. A wróg co? Wróg nie ma nic. Granatę Mario. Słabo. Pakistańska koza lepsza. Ty jeszcze scout. Szybka ta koza. O nie! Znowu. Cięcie! Wróciłem. Nie trafiłem. Ciekawe, czy on mnie widzi. Bo mnie Tiger widzi. Uuu, shit. O nie, znowu klatki Wybaczcie. Bez was musiałem to zrobić, bo strasznie klatki znowu spadają. Ale ich się tam nakociło. Normalnie będę wdzięczny, jeśli ktoś da mi znać, dlaczego mi tak klatki spadają. Troszkę se strzelamy. A przydałoby się jeszcze coś trafić, a nie dwóch skautów. Za przeproszeniem, mordejerza. Co to jest? Cel zlikwidowany! Następny proszę! Dobra, Ferdinanda znaleźli. A nie, my mamy artylerię! Boże, nie na tą stronę patrzyłem. Tu mi klatki spadają. Ciekawe, jaki ma dział. Dobra, na pewno nie ma trollgana. Derpa. Miał, przepraszam. Ale widzieliście, znowu spadły klatki. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Może tym, że nowa wersja Prapsa jest taka... ładnie. No to przypanzolił teraz. Z grubej rury. Ja jeszcze tak nie trafiłem. Kamelem potrafiłem, kurde. Ale to jak się podpaliłem. Rozwalić na strzałach. A tu? Równiotkie 1200. Pum. A chyba, nie wiem. A. O, shit. Nie! Idź mi stąd. Wieżę mi zablokował i teraz cwaniak. Dobra, schowałem się. Dałem radę. Jadę jeszcze w kółeczko. Dobra, kilka punktów wpadnie dodatkowych. No! Kurde. Masz za swoje. Teraz bynajmniej więcej pieniążków dostaniemy. Wieża naprawiona! Choć ledwo się obraca! No, jeszcze coś zarymuj. Ale nas trafił. O, budulki tu się strzeli. No, 1900 to już coś. Dobra, jeszcze zaczę mi się w jednej bitwie, bo jeszcze zdążę jedną pyknąć. I dobra, ostatnia bitwa. KW3 tym razem. No i zobaczymy. O, kolega zrobił rzecz, którą robi się na klanówkach, czyli pierwsze co niszczymy przeszkody, które mogą utrudnić wzbijanie ewentualnego okupowania. Ale to zabrzmiało. Matko. W razie, jakby ktoś okupował nam bazę, mamy czyste pole do ostrzału.
No i co? KW3 już nie, ale było cało opracowane. Zbierałem już na... A co to było? Nie pamiętam, co tam było dalej w drzewku. No IS był za tym, no. To miałem wszystko opracowane. W takim razie. Tam widzę, ładny rush się zrobił. Dużo skautów pojechało. Aż moim zdaniem, chociaż nie, ten się zatrzymał jeden. To dobrze, bo już chciałem powiedzieć, że nawet za dużo skautów pojechało. Za dużo to niezdrowo. O, mamusiu, dajcie mi tam wjechać. Jadę, jadę. Czekajcie na mnie. Jestem. No nie. Dobra, jest. Nie, zniknęło wszystko. Czemu? O. Fuck. O, jest. To musiało być. O, shit. Liga. Ciekaw jestem, czy przeżyję tutaj długo. Dostał! Aj, no już mogłeś zginąć, no. Dobra, Type się zajmie nim. Jest. Mordę. Isem, masz się KW3, nie przebić KW1. Czekam na rozkaz do ataku. Straciłem cel. Nie, ale przydałoby się jeszcze trafić. Nie! Kurde, klatki mi uciekły i mi rozwalili arty. Ach, typa. Jaki pech. Dobra, lewa strona padła. To tylko tą wykończą. A ja się poświęcę i wyjadę, żeby zbijać. Bynajmniej postaram się. Ciekawe, czy małym czołgiem by się tam przycisnął. Szczerze wątpię, ale... Nie zaszkodzi też i sprawdzić w razie, bo... No, siema tygrys. Radio operator trafiony. Optyka uszkodzona! Mamy problem z obserwacją przedpola! Tam przedpola... Same rykoszety. Coś jest nie tak. No, nawet nie zdąży strzelić. Jedna z gąsienic uszkodzona. Ja, chcę przeżyć jeszcze. Dobra, w tym momencie skończyło mi się konto premium. No i fajnie, bitwa przegrana. Tak ładnie było. Dobra. Wychodzimy. Ja się z wami żegnam. W tym dwuodcinkowym...
takim krótkim, dawno wyczekiwanym przeglądzie moich czołgów. Tak więc ja się z wami żegnam dzisiaj. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale. I trzymajcie się, pa pa!